witamy serdecznie w ramach jakby działania Stowarzyszenia Akademia Natura, które wprawdzie już działa długo, ale można powiedzieć, że teraz dostała to stowarzyszenie napędu, mamy bardzo konkretne działania. No i chcielibyśmy o tych działaniach po prostu powiedzieć, co w tym roku najbliższym będziemy robić. Najlepszy 2022. Przed nami rok pełen pięknych, mam nadzieję, pięknych działań, które będziecie wspierać, w których będziecie brać udział. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy już na naszym obiedzie czwartkowym, czyli chcemy rozkręcić projekt Od ziarenka do klienta, projekt dystrybucji zdrowej żywności do mieszkańców Łodzi i okolic. Na zasadzie diety pudełkowej, w pełni wegańskiej, w pełni świadomej, od ziarenka do klienta, otoczonej miłością i świadomością. Poza tym nasz projekt Ars Witowcy, który nawiązuje trochę do... Ideckiego lata. Tak, dokładnie. Czyli takie jakby spotkań młodzieży, które blisko natury poznawało pewną głębię relacji, komunikacji z drugim człowiekiem, z przyrodą. I to po prostu bajka się tworzyła w oparciu właśnie o te spotkania. I dokładnie teraz zamierzamy ten projekt po prostu bardziej poukładać w sensie no, nawet takiego ruchu młodzieżowego. I to nazywamy Ars Witowcy. Będziemy rozpoczynać to obozem, który chcemy zorganizować w najbliższe wakacje. Dokładnie tak. Poza tym jeszcze nasz projekt Społeczne Ogrody, które te wszystkie projekty, co najważniejsze, one łączą się ze sobą, ponieważ tak naprawdę wszystko jest ze sobą połączone. I też projekt Społeczne Ogrody, gdzie chcemy otworzyć miejsca, ziemię pod Łodzią, gdzie będzie można skorzystać z takiej formy terapii. Terapii, dokładnie. To znaczy praca w ogrodzie w sposób, nie wiem, takim, powiedziałbym, przyjaznym naturze leczy nas po prostu. Zobacz, że ten pomysł został zaczerpnięty w Finnhorn, takiej szkockiej wioski ekologicznej, gdzie tam po prostu ludzie się leczą pracując w ogrodzie. Mało tego, tam osoby, które pracują, płacą za tą pracę po prostu. Czyli zupełnie odwrotnie niż my myślimy. I to jest tak cenna rzecz, która gdzieś wokół nas jest i tylko w jakiś sposób ona jest po prostu gdzieś tam po prostu schowana i my chcemy tą cenną rzecz, tak powiem, żeby ujrzała światło dzień, żeby praca nie męczyła, żeby praca dawała przyjemność, radość i terapię. Poza tym jeszcze nasze działania w ośrodku. W poniedziałki mamy stałe zajęcia, o 18:00 zapraszamy na medytację. We wtorki o 18:00 zapraszamy na zajęcia shiatsu. Tutaj może wspomnimy też o shiatsu Family, które rozwija się w kilku miastach Polski. Dokładnie tak jest. Takie mamy wyjątkowe szczęście, że spotykamy ludzi, którzy są kreatywni i na razie jest ponad 5 miast, które się jakby deklarują, że będą tworzyć w ogóle po prostu taki wspólny projekt właśnie shiatsu Family. Także jest przewidziane seminarium, obóz letni i też jakby no, po prostu taki cały rozwój relacji, no też z komunikacją. No, taką miłą niespodzianką jest to, że niedawno grupa warszawska shiatsu Family znaczy stworzyła taki projekt w domu dziecka, czyli stworzyła masaż shiatsu w domu dziecka. To mnie to bardzo, bardzo cieszy, bo mogą być różne rodziny. Mogą być rodziny takie rodowe, a też mogą być rodziny społeczne, rodziny narodowe po prostu. I chodzi o to, żeby między innymi rodzinami następowała dobra relacja. Bo tak jak było to powiedziane przez Wiktorię, w tym projekcie od ziarenka do konsumenta, jeżeli będzie miłość w każdym aspekcie, czyli u rolnika, u przewoźnika, u dietetyka, u kucharza, u dystrybutora i u konsumenta, to będzie leczyło tak naprawdę. Czyli konkretnie my tutaj idziemy w kierunku kultury miłości, tak naprawdę, żeby ona się w każdym punkcie po prostu no, znajdowała. Oczywiście nie jest to droga po prostu taka mechaniczna, to wymaga jakby też i naszej, nie wiem jak to powiedzieć, no, pewnej pracy zwyczajnie, dlatego tutaj to stowarzyszenie dokładnie po to jest, po to, żeby właśnie takie osoby, które chcą w tym kierunku iść, żeby zwyczajnie układać, żebyśmy razem lepiej się zwyczajnie rozumieli i bardziej sprawnie działali. Planujemy też w naszym ośrodku stworzyć klub dyskusyjny, klub filmowy. Księgodzielnia, tak powiem. Księgodzielnia oczywiście. Tam są fragmenty, jak można sobie przyjść, książkę wziąć. A może przynieść swoją książkę niepotrzebną w domu i tutaj po prostu zwyczajnie taka wymiana książek może być po prostu tak.
Wegańskie środy. Oj, dokładnie. Też z kucharzem Jackiem z restauracji, gdzie był obiad czwartkowy ostatni, no żeśmy zaproponowali wegańskie środy po prostu. Kuchnia właśnie wegańska, a też oparta na pewnych wartościach regionu i też jakby pory roku. To tyle z działań w naszym ośrodku, ale to tyle, co wiemy na ten moment. Natomiast ten ośrodek jest naszym wspólnym miejscem i wszyscy razem go tworzymy. Jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście zorganizować u nas warsztaty albo po prostu pobyć, to zapraszamy. Jednoznaczne ukierunkowanie i prawdziwe wartości są kluczem do skuteczności. Każdy obiad poświęcony będzie określonemu tematowi z zakresu zjawisk społecznych, wokół którego mogą powstać nowe rozwiązania. Dziś poruszymy tematykę Łódź Zdrowia. Pragnę przedstawić Państwu organizatorów naszego dzisiejszego spotkania. Stefan Kuprawa. Pomysłodawca i główny organizator obiadów czwartkowych, doświadczony działacz społeczny, pionier ruchu ekologicznego w Polsce, kucharz kuchni makrobiotycznej, prezes Stowarzyszenia Akademia Natura. Wiktoria Grzybowska, koordynatorka projektu Łódzkie Obiady Czwartkowe oraz innych projektów w ramach działalności Stowarzyszenia Akademia Natura. Małgorzata Markowicz, restauratorka, właścicielka restauracji U Miksza. To właśnie dzięki pani Małgorzacie Markowicz możemy dzisiaj tutaj gościć w tej naprawdę wyjątkowej przestrzeni. Pragnę też przedstawić się Państwu, tam nieopodal pani Małgorzaty stoi pan Jacek Dudek, kucharz kuchni wegańskiej. Twórca niebieskiego ogrodu, który w sezonie letnim można odwiedzać na dole, do czego gorąco namawiam. Łódzkie obiady czwartkowe oparte są na ekonomii wdzięczności.
ekonomia wdzięczności, czyli po prostu donacja, która tworzy zdrowe relacje międzyludzkie. Prosimy Państwa o przeznaczenie dowolnej kwoty na finansowanie i rozwój obiadów czwartkowych łódzkich, ogólnoludzkich obiadów czwartkowych. I to właśnie dzięki Państwa donacji, właśnie z tych środków, dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu, będziemy mogli tę inicjatywę rozwijać. W ekonomii wdzięczności nie chodzi o pieniądze, a o wymianę, która zachodzi na bardziej subtelnym poziomie. Dzięki przeznaczeniu donacji zgodnej z własnym poczuciem, każdy tutaj obecny będzie mógł dołożyć cegiełkę do budowy łódzkich obiadów czwartkowych, które nie są odgórną inicjatywą, a mają stać się naszym wspólnym dziełem. Z góry za te donacje dziękuję i również poprosimy o wypełnienie formularzy kontaktowych, o zostawienie śladu, abyśmy mogli po prostu informować Państwa o tym, co się dalej dzieje. A teraz już poproszę Stefana Poprawę o zabranie głosu. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za to, że możemy coś spotkać w takim pięknym miejscu pewnych wartościach, które są ważne dla świata, dla nas. I tutaj po prostu uczelnie inspirujemy taki projekt, który właściwie tak wygląda, jak wygląda, teraz się tak poczyści bardziej, ale jeszcze oprócz tego są, może być takie spotkania mniej uroczyste, bardziej techniczne naprawdę, bardziej jakby programowe. I to jakby ma wszystko służyć czemu? No właśnie tutaj bardzo było piękne, w tym wyskazie, że aby poprawić jakby życie. Jak życia każdego z nas i oczywiście może i Łodzi, może i świata, tak naprawdę. Mamy zatem tych gości, ja tak nie chciałbym wymieniać, bo w początku to było trudne dla nas zobaczyć, że każdy ma niesamowity potencjał, ogromny potencjał. I to było napisane, co Kasia czytała, że ten potencjał pokładania razem w pewną formę, chciałbym współpracy, to się wszystko ma zrobić. Wszystko ma zrobić. I właśnie dokładnie o to chodzi, żeby tak właśnie myśleć, tak działać. W takim kierunku po prostu pójść. I chcę powiedzieć, że obiadki czwartkowe w tej wersji niemieckiej, tylko tak wcześniejsze, one mają tradycję w Łodzi, długą, bardzo długą. Zaczęły się jeszcze próby nauczyciela, uwaga, w latach 90. jeszcze po prostu. Później sobie spacerował w różnych miejscach i tak osiadłem na przykład dłużej na Torskowskiej 85, czyli takim klubie akademii natury, co tam właściwie prawie co tydzień się z nimi gotowali, coś wykłady ciekawe. Ale teraz też się jakby nie zgniewam tylko tego, natomiast chcemy też czas robić taki właśnie projekt trochę uroczysty, ale też nie tylko dla jakby fajerwerów. Bo okazuje się, że ten tutaj proces, który mamy, to spotkanie, przyniesie później w taką pracę, że tak powiem już z głową, już mamy wyczuczony jakby termin, żeby właśnie po prostu ważne rzeczy, które tutaj są ważne, po prostu wyczuczenie zarejestrować. No i wiem, że to nie jest takie coś, że po prostu się na poziomie, powiedzmy, jednego tylko wydarzenia, dlatego że jesteśmy przygotowani, żeby te rzeczy przyniosły takie grupy robocze, żeby one po prostu uczelnie rozkminiały po prostu jak to zrobić ważne rzeczy dla Łodzi. No to też mamy bardzo ciekawe tematy i oczywiście może nie w tym momencie, w tej chwili, ale to są mega ważne tematy dla nas, dla Łodzi. Chcemy każdy ten temat przynajmniej poruszyć i budować jakby taką grupę właśnie, może być, jak to nazwać, ale tak współtworzenia pewnych jakby działań, które są ważne po prostu. To tak, chyba mogę tak. Wiktoria Grzybowska. Wiktoria przybliży nam ideę przyświecającą dzisiejszemu spotkaniu. Blackout. A dzisiejsze spotkanie to temat zdrowia. Łódź zdrowia. Idea nam przyświeca, oddaję głos Wiktorii Grzybowskiej. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na sobie Wiktoria Grzybowska i jestem
Głównie stowarzyszenia Karolina. Organizujemy wiele ciekawych projektów, między innymi projekt Kawiary Czwartkowe, który dzisiaj ma swoje wielkie właśnie już nas poświęciło, także myślę, że możemy przejść do następnej części moich zapowiedzi. Zdrowy Łódź. Wszyscy jesteśmy tutaj, ponieważ w jakimś sensie czujemy, że zdrowie jest ważne. Ale czym tak naprawdę jest zdrowie i dlaczego tak trudno jest współcześnie osiągnąć? Chociaż zdaje się, że mamy już wysoką świadomość na ten temat. Mówi o tym wielu lekarzy, mówi o tym wielu marketingowców. Wiele firm promuje zdrowy styl odżywiania, zdrowy styl bycia. A jednak nadal nie widzimy realnej satysfakcjonujących zmian w społeczeństwie. Dlaczego tak jest? Otóż na pewno Państwo słyszeli o bardzo ciekawych, bardzo znanych badaniach amerykańskiego psychologa, którego nazwiska zapomniałam, ale jak ktoś się do mnie zgłosi, to moich powiedzieć bez chęci przypomnę. Ten psycholog przez 75 lat prowadził badania na grupie 724 Amerykanów. Chciał dociec właściwie dlaczego, co sprawia człowiek zdrowy. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy budowali najzdrowsze relacje, ci, którzy żyli w stabilnych związkach, mieli kontakt z rodziną, byli częściami jakiejś wspólnoty, byli zdrowi. Natomiast ci, którzy z jakichś przyczyn żyli w odizolowaniu społeczeństwa, częściej chorowali i generalnie wykazywali mniejszy stopień zadowolenia z życia. Dlatego również, jeśli chodzi o posiłek, to nie jest tylko danie, które znajdziemy na talerzu. Ono jest wynikiem współpracy, jakości relacji na każdym etapie produkcji tego posiłku, a zatem od ziarenka aż do konsumenta. Tutaj wchodzi relacja nie tylko między ludźmi, ale również relacja między człowiekiem a ziemią. Dlatego my proponujemy działalność gospodarczą, która będzie polegała na dystrybuowaniu zdrowej żywności na podstawie przypisanej diety do wszystkich poziomów. W pełni lokalny, w pełni przejrzysty i w pełni świadomy. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie oczywiście pysznych, zdrowych, wegańskich posiłków, ale właśnie budowanie jakości relacji, budowanie relacji w społeczeństwie. Dlaczego pomimo tak wielu podejmowanych działań, po pierwsze wciąż pokutuje przekonanie, że albo smacznie, albo zdrowo, a po drugie, dlaczego nie widzimy realnych zmian w społeczeństwie? Ponieważ za obecnie proponowanymi rozwiązaniami nie idzie ta relacja, nie idą wartości, nie idzie poczucie wspólnoty, którego tak potrzebują ludzie. Dlatego wokół naszego projektu dystrybucji żywności chcemy tak naprawdę wynosić głos, który nigdy nie jest anonimowy. Przede wszystkim od samego rolnika. Nie jest on tylko nazwany dziś w reklamie lokalnym dostawcą. On ma konkretne imię i nazwisko w naszym projekcie. Można go spotkać, można z nim porozmawiać na organizowanych przez nas spotkaniach. Każdy człowiek doskonale wie, właściwie kim jest ten, kto produkuje to posiłek, to samo z kucharzami. Mamy doświadczonych kucharzy, Jacka i Stefana, którzy nie tylko są kucharzami diety wegańskiej, ale przede wszystkim są weganami. Przede wszystkim wierzą i czują, że idzie za tym prawdziwa idea. Dlatego ich posiłki są tak wysokiej jakości, dlatego ci, którzy przychodzą na warsztaty, na których gotuje Stefan, a na co dzień jedzą mięso, w ogóle nie czują, że tego mięsa im brakuje. W przeciwności do tych, którzy spożywają proponowane na rynku wegańskie produkty, głównie składające się z soi i tofu. To samo ci, którzy przychodzą do niemieckiego ogrodu Jacka na swój jedyny w tygodniu wegański posiłek. Właśnie nie dlatego i tylko dlatego, że jest smaczny, pyszny, ale też dlatego, że znają Jacka, że znają Stefana, że jest relacja. Czujemy, że człowiekowi należy oddać jego poczucie sprawczości. Poczucie, że jest w stanie zmienić świat. A to możemy osiągnąć wspólnie. Dzięki podnoszeniu jakości życia pojedynczej jednostki będziemy podnosić jakość życia tak naprawdę w całym społeczeństwie. A z czasem, jak powiedział Stefan, być może i na całym świecie. Również mamy świadomość, że człowiek nie jest jednostką oderwaną od całego świata. Zaczynamy? W momencie zasadzenia ziarna. A zatem już tutaj jest ważne to, tak naprawdę, co się jemy. Ale nie chodzi tylko o jakość tego ziarna, ale o jakość relacji,
o to, czy mamy tak naprawdę świadomość, co robimy, czy mamy świadomość, jak pracować z ziemią, czy mamy świadomość, że to dzięki ziemi tutaj jesteśmy. Chcemy w ogóle poszerzać świadomość ludzi na temat nie tylko odżywiania, ale w ogóle wszelkich procesów, które zachodzą w ogóle odżywiania. Poszerzać świadomość na temat miejsca człowieka w świecie. Dalej mamy naszych wspaniałych rolników, którzy uprawiają ziemię z miłością i szacunkiem. Z szacunkiem do przyrody i do człowieka. Od naszych lokalnych rolników nasi kucharze otrzymują przepyszne produkty, z których przygotowują posiłek nie dla anonimowej osoby, a dla kogoś, kogo znają z imienia i nazwiska, dla kogoś, z kim się spotykali, dla kogoś, dlatego dieta została przepisana przez świadomego, otwartego dietetyka, a zatem jest w pełni indywidualnie dopasowana do konkretnego konsumenta, do jego upodobań i do jego potrzeb zdrowotnych, ponieważ jest to dieta skierowana zarówno dla osób, które odżywiają się wegańsko, również dla osób, które z różnych przyczyn chorują, za pomocą tej diety będą mogli się leczyć i właściwie do wszystkich, którym nie jest wszystko jedno, do wszystkich, do których możemy dotrzeć, żeby zbudować wspaniałą wspólnotę, która zmieni nasze miasto. Dalej mamy konsumenta. Natomiast co jest bardzo ważne również, to jest ten etap relacji, czyli dystrybutor. Obecnie, jeżeli ktoś korzysta z tak zwanej diety pudełkowej, otrzymuje swój posiłek, zazwyczaj znajduje go rano pod drzwiami. W naszym przypadku nie chcemy, żeby tak było. Nie chcemy żadnej animowości, żadnego poczucia, że jesteś w jakimś sensie oderwany od świata. Nasi dystrybutorzy będą w pełni świadomi tego, co tak naprawdę dołożą dzisiaj ludziom. Chętni, żeby porozmawiać, chętni, żeby dowiedzieć, jak się czujesz. Chętni, żeby po prostu podzielić się częścią swojego świata. Dzięki temu, że posiłek jest wysokiej jakości, każdy na każdym etapie jest zadowolony z przebiegu procesu. Konsument, a w konsekwencji tak naprawdę cała ludzkość może wrócić do swojego naturalnego kontaktu z przyrodą, a zatem pewnego szacunku, świadomości i miłości. A teraz konkretnie, co mogę Państwu do zaproponowania? Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie, właściwie na taki panel dyskusyjny dla osób, które realnie, poważnie chcą się zaangażować w projekt, który, tak jak mówię, będzie działalnością gospodarczą. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia, jest to piątek, o godzinie 17 w naszym ośrodku. Gdzie serdecznie Państwa zapraszamy również w inne dni tygodnia, przy Mikowskiej 85. Do przodu chyba. A do tyłu, to już 22, dokładnie. Oczywiście w 22 roku się spotykamy. Ponieważ to jest ważne w tych udelach czwartkowych, będziemy poruszać różne tematy, zapraszać różnych ludzi. I tak jak dzisiaj nasze stowarzyszenie prezentuje swój pomysł, z czasem różne stowarzyszenia, różne osoby, które czują, że mogą coś włożyć do naszego projektu, które czują, że mogą coś włożyć do wielkiej przemiany, która nastąpi w naszym mieście, a później w innych miastach, będą mogły tutaj przedstawić swój projekt i znaleźć osoby, z którymi będą mogły go zrealizować. Dlatego jestem przekonana, że z czasem ludzkie obrady środkowe przerosną stowarzyszenie Akademia Natura. I to jest piękny i szczęśliwy proces dla inicjatywy, która ma na celu budowanie wspólnoty. Działajmy wspólnie, nie tylko w ramach ludzkich obradów czwartkowych, zawsze działajmy wspólnie, a teraz zachęcam do wzięcia udziału w dalszej części filmu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję Wiktorii Krzywowskiej, która tak pięknie przedstawiła nam istotę, znaczenie odżywiania, zdrowego odżywiania, szacunku do pokarmu już u ziarenka jego tworzenia. Ja nawet się już zrobiłam głodna i stęskniona za jadalnymi dobrami doczesnymi, ale Stefan, który jest nie tylko kucharzem, no a też artystyczną duszę, przygotował Państwu występ artystyczny. Dzisiaj nasze spotkanie uświetnią artyści, obdarzą nas sprawą duchową i będzie to pani Maria Borlak. E,
pani Aleksandra Wiwała i pan Paweł Wolski. Oraz pan Marcin Gawiński. Zapraszamy serdecznie. Ostatnio z moją partnerką, koleżanką Anią założyłyśmy, no właśnie, założyłyśmy z potrzeby serca. Jeszcze nie wiemy do końca, co będzie się działo, ale tak poczułyśmy impuls, Fundację Życie w Harmonii, w której chciałobyśmy się zająć edukacją żywieniową, łącząc się właśnie tutaj z dziećmi i z dorosłymi, takie miejsce kulinarne, bo rzeczywiście realizując przez 10 lat różne projekty dla różnych stowarzyszeń i fundacji w całej Polsce, te projekty się pojawiały i znikały w Łodzi z różnymi fundacjami wspaniałymi. Gdzieś na to, że zostałam ze Stowarzyszeniem Usprawnienia Rozsianego, ale w Łodzi brakowało takiego miejsca. Rzeczywiście pandemia troszeczkę to pohamowała, różne projekty, ale marzy się takie miejsce, żeby właśnie, też to Stefan mówił, żeby rodziny się spotykały, gotowały też razem. Bo jedno, jakby otrzymać posiłek, który jest w miłości, ale drugie samemu to wykonać, które jest też bardzo ważne dla naszego zdrowia i życia. W związku z tym, jeśli tutaj jest tak wspaniałe grono ludzi, bo też słyszę i wiem i obserwuję, jak to wygląda w Łodzi,
Więc tak informuję też, że takie miejsce będzie w Łodzi. Zaczynamy swoją też działalność i edukacyjną, więc zobaczymy, co będzie. Będzie, co ma być. Dziękuję bardzo. A teraz przejdziemy do posiłku. Zaczyna się główna część naszego wieczoru, uczta, w czasie której wysłuchamy różne spojrzenia na temat zdrowego odżywiania oraz na możliwe w tym obszarze projekty. Zapraszamy więc teraz do części kulinarnej, do części, w której dziś króluje Jacek Dudek i Łukasz Zola i Stefan Poprawa. Stamtąd przyniesiemy sobie pyszności, po czym zasiądziemy znowu przy stole i będziemy jak to za króla Stasia dyskutować, rozważać, wymieniać poglądy i cieszyć się spotkaniem. Trzymać, że przebudowywą swoje nawyki, trzeba pokazać inne wartości, takie bardziej permakulturowe, jak to wszystko, co się tam dzieje w połączeniu, daje efekt finalny. Mają po prostu kilka hektarów pola, zaorać, potem zebrać w monokulturze, to już mam nadzieję, że to już wymiera. Natomiast teraz jest cała siła w nas, żeby ci nowi rolnicy zaskoczyli. Jak mówiłem tutaj o mojej drugiej działalności, którą kiedyś miałem ochotę rozpocząć, czyli zrzeszyć rolników. Wtedy mi się to nie udało, bo się okazało, że wokół Łodzi jest w ogóle mało tych rolników. I tutaj nie jest najlepsza ziemia. Koło Łęczycy się okazało, że tam jest jakaś lepsza ziemia. I tam faktycznie no, wtedy najbliższy taki jako rolnik około 40-50 km. I mało tych rolników wtedy było, czyli nie poczułem, w jaki sposób ja tutaj mogłem stworzyć tą przestrzeń i po prostu zaniechałem tego. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja. Ostatnio wstępnie mnie poznał też z rolnikami, które zapieczkowałem chyba, tak? RWS, Marianka, podzielili się trochę swoim doświadczeniem. No wspaniałe to było doświadczenie, oglądać coś takiego. I ja zakładam, że tacy ludzie są nam potrzebni, tak? Albo tacy, którzy są gotowi, mają na tyle otwartości, żeby rozpocząć swoją przygodę z przewartościowaniem, z przebudowaniem swoich nawyków i od nowa zbudowaniem zaufania w oparciu o grupę, która da im stały odbiór ich plonów i oni będą mogli wiedzieć, że za te wyższe pieniądze i to wsparcie merytoryczne będą w stanie wyprodukować, sprzedać. I te systemy już się działają w różnych kooperatywach, w Łodzi również. Natomiast tutaj mówimy o całym procesie, w który ci ludzie będą włączeni z konkretną dietą. Natomiast oczywiście z punktu widzenia rolnika jest potrzebne zaufanie, nowa świadomość, wiedza i pomoc mu niejednorazowa, ale ciągła. Taki konsultant, można powiedzieć, który z tym rolnikiem pojedzie na to jego pole, na to jego gospodarstwo całe i pomoże to przeorganizować, bo tu najbliżej może to hasło takie kluczowe, to tak permakulturowe, to nie tylko, bo Rudolf Steiner również bardzo dużo wiedzy już takiej świadomości kosmicznej przekazuje, jeżeli chodzi o uprawy, więc czerpać my możemy dużo, natomiast potrzebny jest system do tego, żeby ci ludzie się w to wdrożyli, żeby były zasoby, fundusze, sala, osoby, które mają wiedzę i konsultanci, którzy będą w stanie też pomóc przekształcać się takim rolnikom, no bo nas tych rolników jest potrzeba więcej, bo wspomniana tutaj RWS Marianka na przykład,
no to okazało się, że faktycznie oni zbudowali ten system, natomiast ich potencjał już jest ograniczony, prawda, jeżeli chodzi o produkcję, bo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy do czynienia z produkcją już nie taką masową. To się odbywa w mniejszej skali, aby wykorzystać cały potencjał tego, co jest wokół nas. Jeżeli mówimy już nie o raniu pola, to też inna skala jest tutaj potrzebna. Innego rodzaju praca. Oczywiście maszyny też się przydadzą, ale zupełnie w inny sposób. Więc ja dokładając tą... A jak to na wkładę szkół robić? I właśnie ekologię. Czy coś mają ci rolnicy mówili? To znaczy, musimy coś mówić. No jest to mówione, i jakby tak, ja muszę tutaj oddać, że tak powiem też szkole, że jest jakby dział, który o tym mówi i to nie jest tak, że to jest w ogóle w jakiś sposób zakłamane. Natomiast widać jakby nurt główny. Nurt główny po prostu... Tak, on przekazuje po prostu te stare wartości. Natomiast oczywiście kurs uwzględnia to. To tak samo jak na medycynie jest omówiony efekt placebo, tak? Moja mama jest lekarzem. Ja kiedyś próbowałem ich trochę wpłynąć poprzez swoje doświadczenia życiowe, gdzie no, wyleczyłem się z różnych rzeczy w określony sposób. Lekarz, wykształcony człowiek, natomiast pomija efekt placebo, żeby go rozwinąć. I mama powiedziała mi wtedy, no na studiach to było, no 15 minut, tak? Czyli to jest trochę na tej zasadzie. Czyli pewne rzeczy w jakiś sposób magiczny no nie są wspierane. Wiadomo, no bo system to nie służy systemowi, prawda? Nie wspiera. No więc jeżeli my nie weźmiemy w dzisiejszych czasach w swoje ręce i tu się nie pojawi jakiś rolnik, no to będzie kłopot. Natomiast ja wiem, że ten rolnik się pojawi, tylko on musi poczuć tą energię zaufania, czy on musi przyjść już trochę na budowę. Bo oni, ci rolnicy wymagają teraz największego wsparcia. Tak. On musi zobaczyć, że tu będzie zagwarantowana ciągłość odbioru, bezpieczeństwo i zaufa w ten. Czyli to zaufanie z tej pięknej relacji musi powstać, żeby on się odważył. Chyba, że mówimy już o świadomych rolnikach, to są ludzie już bardziej z naszej branży, też się tacy mogą pojawić, tylko ich jest cały czas też mało, prawda? Także to miło mi było, że mogłem wystąpić w imieniu rolników. Cegiełka systemowa tu musi być zbudowana przez nas, żeby ich zaprosić i zbudować zaufanie. Zaszczyt gościć dzisiaj w Tak, Syran.
ogóle jest terapeutką i autorką książek, Alchemia Brzmienia, jest jeżeli zgodnie z porami roku. Zatem zapraszam teraz panią Bożenkę Żabcę. Witam Państwa serdecznie. Mam trochę tremę, ponieważ to, co się ostatnio dzieje, to nie sprzyjało jakimś wyjazdom, spotkaniom z ludźmi, więc trochę taki zastrzyk się stworzył. No ale cieszę się, że mogę dzisiaj do Państwa przemówić. Rynek zdrowej żywności obserwuję od 20 paru lat. Myślę, że się dynamicznie rozwija. Coraz więcej ludzi sięga po tą żywność, aczkolwiek twierdzą, że jest bariera ekonomiczna, ale ja myślę, że to nie jest tak, tylko trzeba sobie po prostu w głowie przemodelować, tak? Że jak nie wydamy na dobrej jakości olej, oliwę i będziemy się truć tymi po prostu złymi tłuszczami, to będziemy musieli korzystać z opieki lekarskiej, która jest w zapaści, tak? Mamy coraz mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej, ale coś w tym jest pozytywnego, ponieważ w ten sposób bierzemy swoje zdrowie we własne ręce. To jest pozytywne, tak? Nie zdajemy się na innych, ale po prostu sami zaczynamy obserwować swoje ciało i decydować o sobie. Ja powiem tak, że bardzo mi przyświeca filozofia Einsteina, który mówił, że żeby zrozumieć wszechświat, musimy go rozpatrywać w kategoriach energii. No i właśnie teraz to, co się dzieje na Ziemi, jest fascynujące dosłownie. Myślę, że osoby, które tutaj są, widzą głębiej, że to, co się dzieje powszechnie na powierzchni, to nie jest prawda. Prawda jest ukryta. I chcę się z Wami dzisiaj podzielić taką radosną wiadomością, którą niedawno otrzymałam, że woda, która jest żywym tworem, zmieniła swoją kalibrację. 29 listopada miała jeszcze 135 w skali Hawkinsa, natomiast 30 listopada już 1000 w skali Hawkinsa. O czym to świadczy? O tym, że woda, która jest nośnikiem energii do wszystkich żywych istot, bardzo zmieniła swoją energetykę. Jej energetyka wzrosła bardzo, bardzo mocno i będzie teraz zasilać wszystko, co żywe na Ziemi. Będą się oczyszczać zbiorniki wodne, również nasze ciała też będą zasilane lepszej jakości wodą. Proszę Państwa, wszystko się bardzo zmienia dynamicznie. Ziemia się wznosi, zostaje po prostu rozświetlona światłem, zmienia swoją wibrację, a my, ludzie, powinniśmy również się wznosić, żeby też wznieść się na wyższą energię, ponieważ teraz te rzeczywistości się bardzo mocno rozdzielą. Będzie stara i nowa Ziemia. Do nowej Ziemi przepustką jest miłość. Tylko wibracja miłości pozwoli nam żyć na nowej Ziemi. W związku z czym my musimy przygotować nasze ciało i umysły. Teraz jest szczególny czas. Cały listopad, grudzień, może czuliście jakieś zmiany w ciele, jakieś zmiany, bóle głowy, czy jakieś... Wszystko się zmienia, ponieważ zostajemy zasileni ogromną ilością energii. Zmienia się nasz układ hormonalny, układ nerwowy.
potrzebujemy więcej odpoczynku, potrzebujemy skupiać się bardziej na sobie, na swoim sercu, bo teraz jest najważniejsza droga z umysłu do serca. Oby nasze wszystkie słowa, nasze czyny, myśli wypływały właśnie z serca. I chcę powiedzieć, że dawniej ludzie nie utożsamiali jedzenia ze stanem swojego zdrowia, tak? Jak jedzenie wpływa na ich zdrowie. Dzisiaj to się już pomału zmienia, ale my musimy, tak jak mówię, wznieść swoją energetykę poprzez zasilanie ciała odpowiednimi czynnikami. Tak jak mówię, pierwsze to jest dobre, zdrowe jedzenie, właściwe oddychanie, tak, medytacja bardzo ważna, no i obserwacja swoich myśli i tego, co mówię i myślę, tak, żeby nie podłączać się do tych mediów, które nas straszą, ale żeby myśleć optymistycznie, obserwować siebie z pozycji jam jest, czyli Boga, który jest w nas. Żywność, słowo żywność samo mówi za sobą, za siebie, tak? Że to ma być coś, co niesie życie. I takie produkty żywnościowe zasilają energetycznie nasze ciało. Jakie to są produkty? To jest wszystko to, co rośnie i co podlega zepsuciu, tak? Więc to są ziarna zbóż, które są bardzo zniesławione, szczególnie przez Amerykanów, którzy po prostu zmodyfikowali zboża. Ale oczywiście nie wszystkie. I tutaj niektóre musimy wykluczyć, ale i też wiele jest dobrych. Czyli po prostu dobre zboża. Oczywiście pełnoziarniste, z błonnikiem, który jest niesamowicie ważny dla naszej flory bakteryjnej. Wszystkie rośliny strączkowe, nasiona, orzechy, warzywa, owoce. I teraz, proszę Państwa, z warzyw najważniejsze są zielone warzywa liściaste, które są nośnikiem energii słońca. Nasze ciała są przystosowane wyłącznie do noszenia światła. I my musimy wchłaniać to światło razem z roślinami, które jemy. Więc wszystko, co zielone, jest bardzo, bardzo istotne dla naszego organizmu. My mieszkamy poza miastem, mamy sporą działkę i powiem, że jeszcze teraz zbieram jakieś tam resztki zielonych roślin, a na naszej działce latem królowała portulaka. Bardzo zachęcam Państwa do kupienia tych nasionek portulaki. Jest to roślinka znana w basenie Morza Śródziemnego. No taka zielona, podobna do rukoli. Bardzo bogata i zawiera najwięcej kwasów omega-3 ze wszystkich roślin. Bardzo polecam, można w skrzynkach, na balkonie, niekoniecznie na działce. Tak jak mówię, wszystko co zielone, siekać i jeść najróżniejsze sałatki, słuchajcie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że powinniśmy oczyszczać nasze ciała. I teraz wymienię trzy takie substancje, które są bardzo ważne, w które warto się zaopatrzyć. Glinka bentonitowa. Węgiel, ale nie w tabletkach, ale węgiel taki sypki. Jest taka herbata, która się nazywa Iwan Chai z wierzbówki kiprzycy. Ona jest fermentowana, to są ziółka fermentowane i smakują jak czarna herbata, ale jest to zioło. Można to kupić przez internet. Dary Natury to produkują i jeszcze taka firma Natura Vita. I słuchajcie, ta herbata nie jest droga, a jest fantastyczna. Powiem Wam, co robi. Wypłukuje tlenek
który jest w szczepionkach, w maseczkach, w testach, w płynach, tlenem grafenu, który zalega w naszym organizmie potem. I również usuwa metale ciężkie. Pijcie Iwan-chai. Jest to po prostu stara herbata, którą kiedyś ludzie w Rosji wytwarzali, ponieważ nie było wtedy herbaty takiej zamorskiej, więc oni zbierali tą wierzbówkę, fermentowali, bo to jest prosta produkcja tego, prosty przepis. Także słuchajcie, cały czas detoksykacja ciała jest bardzo, bardzo ważna i jedzenie dobrych rzeczy, ponieważ razem z krwią przenosimy różne składniki, które dostają się do naszego mózgu i nasz sposób myślenia, nasze lęki, emocje są związane z tym, co jemy. Także proszę Państwa, teraz mówię, jest szczególny czas. Nie bójmy się, wszystko jest na dobrej drodze. Ziemia już jest w świetle, woda już ma wysoką bardzo wibrację, słuchajcie. A my również musimy się wznosić w naszym rozwoju. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu pana Jacka Grudka, kucharza kuchni wegańskiej, twórcę niebieskiego ogrodu. Pan Jacek, też jest niebieski, zmierza w naszym kierunku. Bardzo proszę. Wszystko ze mnie jest potrzebne. Dziękuję Państwu za wszystkie słowa uznania, jeżeli chodzi o naszą kuchnię. Stefana. Chciałem Państwu powiedzieć, że ponieważ Stefana nie znam zbyt długo, ale rozmawiając już wiele razy, mamy bardzo zbieżne pomysły, myśli, intencje, ciapeczki, zewnętrzna oznaka. Więc podobnie myślimy. Ja tworzę swoje dania z produktów lokalnych i sezonowych. To jest moja specyfika. Muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. I to jest taki układ, co mogę zrobić dla ziemi. Mogę zrobić to, żeby nie ściągać produktów z tysiące kilometrów i to przetwarzać. Czyli ja to tak upraszczając, to co do 50 kilometrów rośnie, z tego tworzę. I nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale tyle na dzisiaj potrafię zrobić i muszę Państwu powiedzieć, że da się to wygustować, nawet nie do wiarki. Mówię, co Ty możesz zrobić z paru produktów? Nie mogli pół godziny mnie wyjść, dopytując, jak to zostało zrobione. Także to jest taki miły, miły akcent i taka siła do napędzania, także można, że to nie, to się nie kończy, pomysły się nie kończą. Jak się zaczyna coś tworzyć, to można dodając, odejmując i jakimś pomysłem robić coraz lepiej. I to jakby tyle i będę to robił, więc strasznie mi miło, że w takim gronie się znalazłem i mogę uczestniczyć z Wami razem i coś dla Was zrobić i dać. Jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Teraz na Stefana. No prawda, jak sama nazwa wskazuje, samo nazwisko wskazuje, odkąd Stefana znaczy wielu, wielu lat, zawsze poprawiał świat ze wspaniałym skutkiem. Kucharz kuchni makrobiotycznej. I jeszcze nie wiem, czy jest na sali pan Dawid, który będzie dostarczał, będzie dystrybutorem, będzie posłańcem, będzie po prostu przynosić te czwartkowe posiłki, ale chyba już pana Dawida nie ma tutaj spokój. Panie, o panu Dawidzie Adamie. Tak jak najbardziej. Ja też jakby chciałem podziękować Jackowi za to, że miałem szansę
I mam szansę, i wiem, że jakby to nasze spotkanie to nie jest tylko kwestia chwili, tylko wszelkich takich projektów. Gdzieś tam mamy się wszystko jakby w jakiś sposób po prostu gdzieś tam łączy. Jestem bardzo szczęśliwy, że się Jacek poznałem. Natomiast na etapie Jacek mamy dużo zbiornik, ale chcę być wielki ukłon dla Jacka. Ona robi dużo lepiej niż ja. Naprawdę jestem pewien zaszczycony, że taką drogę wybrałeś. Ja tak może zdradzę troszeczkę, że Jacek pracował w korporacji. I tam ja byłem przeładowany tymi wszystkimi technicznymi sytuacjami. I postanowiłem zmienić swoje życie przez właśnie ogród i obczas kuchnię. I to jest dla mnie niezwykłe to, co zrobiłeś, tak naprawdę odwaga i też w tym sensie no, uczciwość jest bardzo ważna. Teraz jeżeli tych jakby osób jest dużo, a każdy ma po prostu inny pewien nawyk żywienia tak naprawdę. I ja w jakiś sposób muszę stworzyć pewną komunikację. I ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie ważne jest komunikacja, jakość tej komunikacji z naturą, a uwaga z kulturą tak samo. I ja łączę wszystkie rzeczy, naturę i kulturę. Poruszam się w takim, jakby, może być no, w temacie narkotyki, czyli używam takiego też narkotycznego w tej diecie. I generalnie, może być, kombinuję. Jak zrobić, żeby właśnie jak najmniej zaszkodzić naturze, a też jak najbardziej się przybliżyć do kultury. Gdzieś tam jest, gdzieś trzeba gdzieś tam, powiedzmy, jakieś tam sytuacje, gdzieś tam po prostu no, wybrać. Mi się chyba udaje to robić, bo gotuję na wielu miejscach. Generalnie się dobrze czuję w tym jedzeniu. Dobrze się czuję w tym jedzeniu. I generalnie no, jestem ugotowany tak naprawdę. Faktycznie mam w przyszłym roku. Przyszłym roku to jeszcze przesiadę przez noc. Cały czas coś, co powinno być inaczej. Cały czas będzie się poprawiać tutaj. Tak to jest. To już koniec, tak? Dobrze. Także dzięki wielkie i coś po prostu zaczynamy trzymać za nasze spotkanie. I teraz zaproszę do mikrofonu pana Chrisa Rudolfa, tak, który jest artystą, fotografikiem i twórcą telewizji internetowej Moc naszych serc. Mikrofon. Cześć wszystkim. Po pierwsze, nie pan, bardzo nie lubię tego słowa, to jest jedna rzecz. Druga, nie jestem twórcą telewizji internetowej, tylko zostałem zaproszony, żeby ją tworzyć razem z Mirkiem Dolakiem i Robertem Drozdowskim i tak to jakoś idzie. Tworzymy tą telewizję Moc naszych serc. Wspieramy Stefana z całego serca, bardzo gorąco i mocno, bo wiemy, że robi świetną robotę, nie tylko na skali łódzkiej. Ja zresztą jestem fanem Łodzi, chociaż pochodzę z Warszawy, a mieszkam teraz pod Toruniem, czyli wieśniakiem się zrobiłem od jakiegoś czasu. No i jakby od pewnego momentu jakby wszystkie działania Stefana są mocno promowane przez naszą telewizję internetową. Tak polecam, żebyście sobie zasubskrybowali, może lajkowali, może nawet różne tam rzeczy nam wysyłali, to już od was zależy, jeśli to będzie się podobało. Ja będę mówił szybko i krótko, bo zaraz mnie zakneblują, więc wolę już uniknąć tego na anteny. I zrobimy w ten sposób, że jeszcze chciałem was zaprosić na wernisaż, jaki odbędzie się w Łodzi w klubie Wytwórnia za tydzień, 11 grudnia, w sobotę. Może jeszcze wrócę najpierw do Mocy naszych serc, jako że mówimy to, co nam w sercu gra. Stefan robi dużo dla ciała, też i dla ducha, bo jest siatsu przecież, czyli ciało-duch. Ja znowu znany jestem z wywoływania różnych skandali i bardzo lubię te skandale, a poza tym też lubię cielesność. I uważam, że duchowość to również jest cielesność. I dużo dla ciała też robimy, między innymi właśnie to przez kuchnię, ale nie tylko. Jestem też wielkim fanem kobiecości. Od lata, właściwie od dziecka, uważam, że kobiety są boginkami. Oczywiście mężczyźni są bogami, ale boginki są chyba ważniejsze troszkę, bo mają moc kreacji. Teraz nadchodzi czas boginek i dlatego
zrobiłem taką wystawę aktów kobiecych. To są kobiety dojrzałe, nie mające specjalnie nic wspólnego z modelingiem. Te akty będą wystawiane w wytwórni 11 grudnia o godzinie 17. To jest jednorazowy event. Będziecie, ci, którzy przyjdą, będą mogli to obejrzeć na plakatach. Kto będzie chciał, to może nabyć drogą kupna taki akt. Niektóre są grzeczne, a niektóre niegrzeczne. Bo tak jak u nas w naszych bluszach mamy w sobie i Bogusia, i Luzka, czyli i Boga, i tego drugiego antagonistę. Także dzięki, zaprosiłem na subskrybowanie Mocy Naszych Serc. Czasami robimy fajne kawałki. Także oglądajcie, jeśli moje programy nie pasują, to na pewno mnie kogoś się spodobają. I jedziemy ostro teraz do tej nowej ziemi i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Cześć, dzień dobry. Poproszę jeszcze o zabranie głosu Wiktorię i Stefana. Jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o budowaniu i o rolach pytelecznych. To jest jakby po prostu budowanie współpracy, współdziałania. To myślę, że generalnie, tak jak tutaj jesteśmy, no możemy to zrobić, jeżeli będziemy wspólnie coś tworzyć razem. I to na wielu poziomach tak naprawdę. Jeden tylko wartości takie, to były pieniądze, nie tylko pieniądze, tak samo jak pomyśle. I to jest ważne, dlatego wspominałem o tym, że ta komunikacja jest bardzo ważna. Komunikacja jakościowa jest bardzo ważna. No, tak tylko się pochwalę, tego czytuję. Ja od 12 lat żyję na donacji, co łaska. Mi się żyje dobrze. Ale to nie chodzi nawet o to, że żyje się w sensie materialnym, żyje się dobrze w sensie emocjonalnym. Tak jak tutaj, powiedzmy, pewnie Jacek tak samo powie o tym, że jak wybrałbym drogę gotowania z naturą, poczuł, że nagle inne się pojawia w życiu, prawda? Bo dlaczego tak się pojawia? Bo lepsza komunikacja jest. Tak samo życie lepsze się żyje, dlatego że mam lepszą komunikację emocjonalną, tą energetyczną, z którą w jakiś sposób potykam. I chcę powiedzieć, że taka szansa jest nie wszędzie. Ważne jest to, żebyśmy po prostu tą komunikację na wielu poziomach usłyszeli. A zaczerpałem mogę tą ideę, jak byłem w Indiach. Otóż tam była taka duża kamienna tablica, pisało, jeżeli możesz, to zostaw pieniądze. Jeżeli musisz, to daj pieniądze. I to jest moje marzenie. A tak było, żebyśmy usłyszeli nie tankowali po prostu, no jakby tylko wolnie pieniędzy, ale czymś jeszcze więcej. I taką ciekawą powiem. Te najważniejsze rzeczy jest trudno kupić tak naprawdę. I ważne, żeby właśnie poza tą materialną kwestią szedł emocjonalny. Czyli po prostu pytanie, jeżeli dajemy donację, to też jakby z szacunkiem i z taką potrzebą jakby po prostu bycia w procesie wspólnoty tak naprawdę.